Droga nastolatko, drogi nastolatku. Nie martw się przyszłością. Spokojnie, ona przyjdzie. A jak przyjdzie, będzie dokładnie taka, jaka ma być. Oczywiście wyznaczaj sobie cele, dąż do nich, osiągaj je. Ale jeśli na Twojej ścieżce wydarzy się coś nieoczekiwanego, to przyjmij to, przemyśl. Być może kryje się za tym jakieś przesłanie? W chwilach, kiedy jest Ci dobrze, zastanów się, jakie małe czynności sprawiają Ci wiele radości i wykorzystaj to wtedy, kiedy będziesz w trochę gorszym nastroju. Nie tłum swoich emocji. Jesteś wściekła, wściekły? Wyrzuć to z siebie, na przykład krzycząc w poduszkę. To serio często pomaga. Jest Ci bardzo smutno? Nie bój się płakać czy wyżalić na przykład bardzo bliskiej osobie. Czujesz się fantastycznie? Celebruj każdą chwilę tego stanu. Proszę, ucz się języków. Znajomość języków obcych to coś, co do tej pory w moim życiu dało mi jedną z największych satysfakcji. I przede wszystkim dla samego tego uczucia warto to robić. A skutki uboczne są cudowne. Możesz poznać mnóstwo różnorodnych, ciekawych ludzi, odkryć niesamowite miejsca, dowiedzieć się rzeczy, o których nawet wcześniej nie słyszałaś, nie słyszałeś. Zadbaj o siebie. Już teraz pracujesz na to, w jakim stanie emocjonalnym i fizycznym będziesz za kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Pamiętaj o zbilansowanej diecie, ale pozwól sobie czasem na rozkosz dla podniebienia. Z kolei, jeśli popełnisz jakiś błąd, to nie biczuj się i nie dołuj, ale dokładnie to przemyśl i zrozum, że każde potknięcie jest dla Ciebie cenną lekcją. Eksperymentuj ze stylem, da Ci to naprawdę niezłą frajdę i może poprawić samopoczucie. Nawet jeśli poczujesz na sobie krzywe spojrzenia rówieśników, to pamiętaj, że świat nie kończy się na czterech ścianach Twojej szkoły. Jeśli Twoi znajomi chcą podążać za najnowszą modą i wszyscy wyglądać tak samo, wcale nie znaczy, że Ty musisz się również do nich dostosować. Bądź ciekawszy. Jednym ze sposobów na to może być właśnie Twój niepowtarzalny styl. Nie idź do konkretnej szkoły średniej lub na uczelnię tylko dlatego, że Twoi znajomi tam idą, nawet najlepsi przyjaciele. Również nie wybieraj miasta do studiowania tylko z tego powodu. W nowym miejscu na pewno poznasz mnóstwo świetnych ludzi, co wcale nie oznacza, że musisz zrywać te starsze znajomości. A najważniejsze, żebyś podążał za swoimi marzeniami, a nie czyimiś. Media społecznościowe, a niekiedy również Twoje najbliższe otoczenie prawdopodobnie będzie wymagało od Ciebie określonego zachowania, określonej sylwetki, stylu życia. Możliwe również, że Ty sama, sam będziesz chciał osiągnąć dokładnie taki wygląd, jaki ma Twój ulubiony influencer czy celebryta, ale nigdy nie będziesz taka, taki jak oni, bo nie jesteś nimi. Jesteś sobą, więc pozostań sobą. A jeśli w tym momencie nie do końca wiesz, co oznacza dla Ciebie bycie sobą, to po prostu bądź i słuchaj siebie i swoich potrzeb. Otwórz się na ludzi. Większość osób, które spotykasz na swojej drodze, naprawdę nie chce Cię skrzywdzić. A różne znajomości mogą wnieść do Twojego życia wiele barw i inspiracji. Jesteś wystarczająca, jesteś wystarczający. Dla świata, dla bliskich, dla mnie, dla siebie. I każdy ma jakieś wady, a Twoje wady wcale nie są gorsze od innych, bo Ty nie jesteś gorszy od innych. W wolnej chwili zachęcam do zerknięcia na ten film. I to już wszystkie moje porady na dziś. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, że w jakiś sposób skłonił Was do refleksji. Jeśli uważacie ten film za w jakiś sposób wartościowy, to proszę udostępnijcie go osobom, którym uważacie, że może on się przydać. Może nie tylko są to nastolatki, może są to osoby dużo starsze. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które odpowiedziały na moją story na Instagramie, w której spytałam Was o to, co chcielibyście powiedzieć nastoletniej wersji siebie. Niektóre z Waszych odpowiedzi bardzo zainspirowały mnie do ułożenia kilku z tych porad, które przed chwilą usłyszeliście. Jeśli sami macie jakieś porady dla nastolatków albo chcielibyście w jakiś sposób rozbudować którąś z tych porad, które ja tutaj zawarłam, to koniecznie piszcie w komentarzach poniżej, a na pewno wiele osób będzie Wam za to wdzięcznych. Tutaj teraz na ekranie wyświetli się lista osób, które wspierają finansowo ten kanał. Bardzo Wam dziękuję, że tak Wam zależy na rozwoju tego kanału. I wierzę, że właśnie dzięki Wam będzie on się mógł znacznie prężniej rozwijać.
Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie koniecznie kciuka w górę i no dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo.